Uszkodzone dwa samochody, kierowcy bez poważnych obrażeń i kilkudziesięciominutowe utrudnienie na ulicy Gliwickiej. To bilans stłuczki, do jakiej doszło dziś w Rybniku około godziny 9:30. Kilkanaście minut po 9:00 w Golejowie jeden z kierowców najprawdopodobniej nie dostosował się do zasad pierwszeństwa ruchu i spowodował kolizję z poprawnie jadącym autem osobowym. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Na szczęście ich obrażenia nie wymagały przewiezienia do szpitala. Kierowca, który spowodował wypadek, został ukarany mandatem karnym. Na czas usuwania efektów kolizji na drodze występowały utrudnienia w ruchu.